Siema, siema, nazywam się Radosław Panas, a dzisiaj chcę Wam pokazać film z procesu budowy tego BMC z silnikiem TSDZ2 i podwieszoną baterią. Ten rower był budowany na single tracki, na traile, ma jeździć po korzeniach, po nierównościach i spisuje się świetnie. Cały proces budowy nagrywałem od początku do końca, więc materiał jest obszerny, napakowany ciekawymi informacjami. Dlatego zostawcie lajka pod tym filmem, subskrypcję, żeby pokazać szacunek za moje napracowanie. Moi drodzy, ja nie będę przedłużać, przechodzimy do montażu. Ta paczka z TSDZ-em przyszła do mnie z Niemiec. Tak, kupiłem go w Niemczech. Wyobraźcie sobie, że no, cena jest super atrakcyjna. Link zostawiam w opisie. Uważajcie, co kupujecie, bo tam są różne opcje. Nie chcę się w to teraz zagłębiać, bo muszę Wam powiedzieć, że to nie jest materiał sponsorowany, więc ja nie mam żadnej korzyści z tego, że reklamuję ten sklep, że o nim mówię. Nie pytajcie mnie o gwarancję, bo jak rozbieracie tego TSDZ-a, to ją tracicie. A trzeba go rozebrać, bo jeśli byście chcieli go korzystać taki jak jest w oryginale, to jest kupa. Jest straszny ten zestaw, ten silnik jest do niczego. Trzeba wgrać do niego zewnętrzne oprogramowanie i wtedy uczucie z jazdy może śmiało konkurować z fabrycznymi rowerami elektrycznymi. Jest super czuły, świetnie reaguje na nacisk na pedały, świetnie reaguje, gdy przestaniecie naciskać na pedały albo gdy naciskacie i nagle zaczniecie przyspieszać. Gdy macie zbyt niską kadencję, to on wcale tak nie będzie mocno rwał. No, naprawdę jest bardzo naturalny i bardzo dobry, jest po prostu sztosem. Ale zanim stanie się tym sztosem, trzeba go zamontować na rower i trzeba zrobić to dobrze. I droga jest długa, żeby było to zrobione dobrze. A przynajmniej moja droga była długa, dlatego że nie chciał zbyt dobrze pasować do ramy, co zobaczycie za chwilkę na materiale. Przez ten ząbek tutaj w ramie nie mogę przecisnąć TSDZ-a, dlatego że on tu właśnie ma takie łoże. Nie mieści się. Będzie trzeba kombinować, może coś tutaj przyszlifować w tym TSDZ-cie. No nie, też się opiera. I co tu teraz zrobić? Będę próbował tam się dostać i trochę zeszlifować tą krawędź, żeby ten silnik wszedł do tej ramy. Widać, że tam w środku jest takie zagłębienie, więc wystarczyłoby troszeczkę tą ściankę tutaj zdjąć. Zobaczymy, czy ta frezarka Parkside'a za tam, nie pamiętam, za stówkę czy coś koło tego, czy ona podoła. Także, no jedziemy. To się może udać. To ch**a. Dobrze, że ja w brylach siedzę, nie? Ale strachu się trochę najadłem. Niestety, ukradli mi szlifierkę kątową. Do tej pory jej nie uzupełniłem, nie dokupiłem kolejnej. Ale bez dużej szlifierki to się tutaj nie obędzie. No dobra, ale jest też taka opcja, że po prostu zjadę to tym, no bo jest niedziela, a ja chciałem to zrobić. O, tak teraz wygląda moje stanowisko i ja. Nie cierpię tego, jejku, teraz będzie tyle sprzątania, że masakra. O. Ej, już chciałem pochwalić tą frezarkę, ale problem jest taki, że teraz jak próbuję odkręcić tego bita, ten frez, o, tu jest ten przycisk taki, żeby przytrzymać i zablokować. Gdy próbuję ją odkręcić, to przeskakuje mi ten klocek. Nie mogę tego odkręcić. Muszę ją rozebrać, żeby wyciągnąć tego bita. Myślałem, że na przykład, no nie wiem, no tu mogę to odkręcić, o. Ja jakoś tu przytrzymać, ale nic z tego, co ty?
No masakra. Na sam koniec tej dzisiejszej historii jest happy ending. Udało się zamontować tego TSDZ-a. To oczywiście taki montaż tylko na razie prowizoryczny. Trzeba będzie gdzieś tutaj jeszcze dorzucić takie elementy, żeby go zblokować, żeby on tutaj się nie przesuwał. Ale wszystko jest tu spasowane naprawdę na żyletki. Szlifowania tą szlifierką śmieszną było co niemiara. Tutaj jeszcze z drugiej strony widać, że będzie trzeba jeszcze zeszlifować, żeby nie dotykał tutaj właśnie ramienia, ramy, bo widać, że coś tu jest jeszcze kolizja. Także czeka mnie jeszcze trochę zabawy, ale już na dzisiaj wystarczy. Gdy już silnik siedział na miejscu, zacząłem myśleć o tym, jak powinien wyglądać pakiet oraz obudowa do tej baterii. Wydrukowałem szablon, policzyłem ogniwa na pakiet 14S3P, powycinałem to wszystko i tak właśnie przygotowane wideo wysłałem do Marka Zdrukujemy E-Rowery, no żeby omówić z nim ten projekt, bo no kto inny mógłby to wykonywać jak nie on. Pomysł polega na tym, że skrzynka jest wykonana z druku 3D, boki z debondu, ładnie wszystko spasowane, fajne kształty. Tutaj widzicie, jak rysowałem, pokazywałem Markowi, gdzieś mu tłumaczyłem, jak ja to widzę. Gdzieś nawet inspirowałem się częściami z klocków Lego. Musiałem zdjąć ten wymiar z ramy, żebyśmy mogli dopasować tą skrzynkę, żeby jak najbardziej okalała ramę. Widzicie, jakie szablony stosowałem, potem właśnie je wykrajałem, rysowałem na papierze. Sprawdzałem, czy to pasuje. Potem wysyłałem zdjęcia Markowi z suwmiarką dla zebrania wymiaru, żeby mógł mniej więcej to pomierzyć. Tutaj też widać tył baterii. Chciałem, żeby schodził się właśnie z tym silnikiem, tak wiecie, żeby to pasowało jak puzzle. Marek jak zwykle bardzo profesjonalnie, gdy zabrał się do pracy, pokazywał mi kolejne etapy, pytał, czy to jest to, co właśnie chciałbym uzyskać. Pokazywał próbki na swoim ekranie i ja na bieżąco wprowadzałem jakieś właśnie zmiany. Nie podobał mi się przód, dosyć szybko zmieniliśmy ten czubek. Ja próbowałem nawet zrobić z kartonu. To, co trzymam w ręku, to nie przedstawia tego, co sobie wyobrażałem, że zrobię. Chwilę później z Markiem to pracowaliśmy przepiękny kształt. Była tutaj z jego strony duża inwencja twórcza, ale zobaczcie, no jestem dumny z tego, jak to wygląda. Marek, naprawdę dzięki, świetnie to wyszło. Cieszy oko, zobaczcie ten nos, jak wygląda fajnie. Trochę jak kadłub jakiegoś pojazdu bojowego, jakiegoś helikoptera, myśliwca, super. No naprawdę bardzo mi się to podoba. Po drodze oczywiście mieliśmy dużo innych problemów. Uznaliśmy, że nie będziemy okalać tej ramy, tylko dorobimy właśnie te trójkąty na boki, te takie listewki, które będą dopasowane właśnie do ramy. Chciałem, żeby się ładnie licowały z tym nosem. No i właśnie Marek usłuchał mojego pragnienia i zrobił to naprawdę sztos. Mieliśmy nawet pomierzone przewody po to, żeby przechodziły one przez te listewki i żeby były jak najbardziej ukryte. Projekt wygląda świetnie. Ja już wiedziałem, że jesteśmy w domu, natomiast Marek mówi, nie, nie, Taba, ja ci podeślę szablon, ty musisz go przyłożyć do ramy i musimy zobaczyć, czy wszystko gra, czy nie ma żadnej kolizji. To jest świetne podejście, bo wyobraźcie sobie, że my ten cały projekt zrobiliśmy na odległość z Markiem. Nie widzieliśmy się ani razu tak naprawdę przez cały ten proces. Dlatego wielki szacun, Marek, dzięki tobie ten projekt naprawdę wyszedł świetnie. Kontakt do Marka znajdziecie w opisie pod filmem. Powiedzcie, że jesteście ode mnie, na pewno zrobi mu się miło. No, ale gdy już był klepnięty projekt obudowy do baterii i samego pakietu, no, przyszła pora na rozbiórkę całego roweru. Pomimo, że BMC było w naprawdę dobrym stanie technicznym, zdecydowałem się je rozebrać, wyczyścić. Na szczęście zawieszenie chodziło na tyle dobrze, że wiedziałem, że nie trzeba zmieniać łożysk. Potem zdecydowałem, że wypoleruję tą ramę. Tak, po prostu pastą Tempo, taką samochodową do lakierów, wypolerowałem całą ramę, każdy zakamarek. To trochę bez sensu, ale pokazuje ilość zaangażowania i serce, jakie wkładałem od samego początku w ten projekt. Zabrałem się za dolutowanie czujnika temperatury
do obudowy silnika. Proces nadzorował Marek z kanału Bajkel.pl. Dzięki, Marek, za pomoc. Zawsze warto wiedzieć, jaka jest temperatura właśnie na tym silniku. No i na szczęście udało się i to działa. No ale właśnie trzeba było się tam dostać, trochę się pobawić. Zobaczcie, że chwilę potem zdecydowałem, że obkleję cały ten silnik termopadami, takimi komputerowymi, które przewodzą po prostu ciepło. Dzięki temu silnik oddaje to ciepło bezpośrednio na aluminiową obudowę, więc trudniej go zagrzać, szybciej się chłodzi i według mnie to jest bardzo ważny i dobry mod. Nie ja to wymyśliłem, to w internecie dużo osób to robi. Pamiętajcie, żeby dać tam ciasno tych termopadów, żeby one na pewno dobrze dolegały z każdej strony. Niektórzy jeszcze dają na szczyt, no mi już zabrakło i powiem wam, że te termopady też nie są takie tanie. Rzućcie okiem, ile kosztują na Allegro. No dobra, i tak jak mówiłem, z wyświetlacza zobaczcie, wykorzystujemy tylko wtyczkę i kabel. Reszta idzie praktycznie do kosza. No bo po co komu ten wyświetlacz? Ten wyświetlacz jest beznadziejny. Na początku miałem mieć tutaj wyświetlacz LCD3, ten taki pospolity, ale porozmawiałem z Marcinem, który też pomagał przy tym projekcie i Marcin powiedział: Taba, co ty? Bierz ten malutki wyświetlacz SW-102, jest przy nim troszeczkę zabawy, ale można wgrać do niego również oprogramowanie, które będzie się komunikować z tym silnikiem i to jest fajna droga. I od razu kupiłem tą ideę, powiedziałem: tak, chcę mieć taki malutki, dyskretny wyświetlacz, to super akcja. No i zacząłem czytać informacje, jak to się robi. Trafiłem też na to, co Marek z Bajkela przygotował kiedyś. On tam ma fajne, taką fajną rozpiskę, zobaczcie sobie link w opisie. Trzeba było nawiercić dziury, żeby dostać się do środka tego wyświetlacza. Podczas rozwiercania też trzeba było bardzo mocno uważać, żeby tam nic nie uszkodzić. Bardzo delikatnie, trochę zebrać materiału, wyczyścić, przyjrzeć się, czy to jest dobrze, więc no, ciężka robota, powiem wam, taka ryzykowna, że można coś popsuć. No i to lutowanie takie precyzyjne, trzeba było dosłownie wyciągnąć żyłkę z przewodu, taką miedzianą, i tą żyłką lutować, bo jakbym wszedł całym takim grubym drutem, to bym wszystko pojarał. Na pierwszy rzut oka było to takie niemożliwe zadanie do wykonania. Mówiłem: ojejku, bałem się trochę to wykonać, ale udało się, ostatecznie to się udało. I właśnie tak przygotowany wyświetlacz z silnikiem wysłałem do Marcina, który właśnie mi pomógł, bo to on wgrywał to oprogramowanie. Wyświetlę wam na ekranie, jakie oprogramowanie wgrał Marcin, bo ja nie będę udawał, że jestem mądrzejszy niż jestem, nie ja to robiłem, nie mam tego interfejsu do wgrywania tego softu, też nie chcę tutaj się jakoś mądrzyć, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że nad tym softem pracują ludzie z całego świata, którzy wszyscy mają właśnie te silniki TSDZ. I pragnął, żeby on chodził jak najlepiej, jak najlepiej. A w środku, powiem wam, że w pracy takiego silnika jest mnóstwo rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Szybkość pedałowania, siłę pedałowania, prędkość, z jaką przemieszcza się pojazd, to jak chcemy, żeby on odpowiadał na nasze zapedałowanie. Czy ta reakcja jest od razu, czy jest spowolniona. No, jest mnóstwo rzeczy, które trzeba brać pod uwagę i oni zrobili to doskonale. Marcin, jeszcze raz dzięki za to, że pomogłeś mi z wgraniem tego programowania i przeprowadziłeś mnie przez proces ustawienia tego wszystkiego, dlatego że to też nie było takie proste. Siedzieliśmy chyba z pół godziny na telefonie i to ustawialiśmy. Dzięki. Tutaj, o, dokładnie tu, będę wpychać poksylinę po to, żeby ten silnik miał się o co zaprzeć, kiedy będzie generować moment obrotowy, kiedy będzie naciągać łańcuch. Dodatkowo muszę uwzględnić skrzynkę. Ta boksylina też nie może jej wchodzić w drogę, więc będzie trzeba ją przytknąć. Ogólnie to jest tak, że trzeba będzie tutaj to wszystko nasmarować, no, jakimś smarem tłustym, tak, i tutaj tą krawędź skrzynki też, żeby ta boksylina nie przykleiła się do tych powierzchni, tylko do budowy silnika. Tak to wygląda. Jest właśnie zrobione papierkiem 800, ale zobaczcie też, ile tutaj trzeba było wyrzeźbić, żeby to pasowało do tej ramy. Masakra. Tutaj też trzeba było obciąć to, ten element. No, sporo było rzeźby.
Widzicie na tym nagraniu, jak montuje nowiutkie Magury MT5 z nowymi metalicznymi klockami na tego BMC-ka. Oj, tak się cieszyłem na to, bo no wiem, że to są naprawdę dobre hamulce. Tak więc zaciski są już na miejscu, wstępnie wyregulowane. Klamki też już sobie tutaj wiszą. Jeszcze będziemy prowadzić kable, natomiast zobaczcie, tutaj kabelki idzie tędy, tędy. I tu pięknie się mieści, nie jest ściskany, a fajnie ma tutaj jeszcze troszeczkę luzu, także idealnie będzie nam tutaj przechodzić. Tak to właśnie wygląda. Epoksylina już tam sobie siedzi, już wydaje mi się, że stwardniała, więc zdejmuję silnik, no i działam dalej. Niedługo będziemy przyklejać skrzynkę, no ale zanim ją przykleimy, to jeszcze trzeba będzie podłączyć je pod wyświetlacz, żeby przed umiejscowieniem tego wszystkiego wiadomo było, czy to działa w ogóle. Zobaczcie, jak to wyszło. Tutaj się opiera skrzyneczka, tutaj się opiera o ramę, nawet widać spawy się odznaczyły. Fajnie. Jeszcze pomaluję to na czarno, takim flamastrem, nie chce mi się tego sprayować, musiał tutaj za dużo oklejać. Mam taki marker z farbą olejową i to zrobię w ten sposób. Świetlacz siedzi, kabelek puszczony jest tutaj i teraz muszę połączyć to z tym kablem. Mam rozpiskę, zaraz będę to łączyć. Będzie przechodzić potem tędy, tu będzie podłączenie pod silnik i będzie ok. To będzie takie lutowanie na kolanie. No to zaczynamy. W roli wyjaśnienia, ta puszka jest tutaj, żeby zniwelować różnicę między gwintem a tym właśnie trzpieniem od TSDZ-a. On wtedy lepiej siedzi, jest sztywniejszy i ma mniejsze te luzy. Potem przykleiłem skrzynkę, użyłem tego zwykłego silikonu, jakiegoś uniwersalnego, takiego czarnego. Sami widzicie, dałem go dosyć grubo, ale już miałem przykręcone też boki, przez które przechodzi przewód. Na sam koniec zbierałem oczywiście nadmiar tego silikonu i dzisiaj wiem, że nie pozwoliłbym na to, żeby druk 3D bezpośrednio dotykał ramy. Dałbym jakąś gumę albo gąbkę, bo przy użytkowaniu był moment, że trochę były skrzypienia, gdy się ją ruszało, a ja nienawidzę, jak coś skrzypi podczas jazdy. I musiałem tam dorzucić troszeczkę silikonu w sprayu, takiego wiecie, smarującego, i ustąpiło to skrzypienie, natomiast wy myślcie o tym, kiedy łączycie druk 3D z elementami metalowymi jakimiś, żeby tam nie było skrzypienia. Wszystko przykręcone ładnie kluczem dynamometrycznym. Druga strona przyklejona na stałe, też zasilikonowana, żeby tam się woda nie dostała. No i wkładamy pakiet. Pakiet od Raptor e-bike. Dzięki chłopaki, już wcześniej was chwaliłem. To jest pierwsza i nie ostatnia bateria, którą u was robię. Podoba mi się, jak do tego podchodzicie, także piąteczka dla was. Prezentuje się to zacnie. O, ja jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Wszystko siedzi normalnie jak fabryka. Wow. Oj, prawie koniec. Prawie koniec. Bałagan 102. No i została już drobnica, a jednak bardzo ważna, bo wtyczki do zasilania tego silnika no, muszą być zrobione z głową, zalane cyną grubo, odpowiednio odizolowane od siebie, opaski termokurczliwe, izolacja, kupa roboty. No kupa roboty, moi drodzy, ale wyszło mega zacnie. Zobaczcie te fotki i kosztorys. No i tak, składanie było przerąbane, ale składałem tylko z jedną myślą. Z taką, że potem chcę go zabrać na traski w tym trójmiejskim lesie, na te single tracki Bigfoot Works. No właśnie po to był budowany ten pojazd i cała przyjemność tak naprawdę w moim przypadku nie leżała po stronie budowania, tylko jeżdżenia. Tutaj. Jedziemy.
Moi drodzy, dziękuję, że zostaliście do końca tego odcinka. No, ten rowerek już był ze mną w niejednym miejscu. Dlatego nie wiem, czy widzicie stąd, ale on jest cały uwalony. Ciągle jeździ po trudnym terenie i spisuje się świetnie. Miałem w nim jedną awarię, którą opisywałem na tym poprzednim filmie. Zapraszam właśnie, żebyście sobie zobaczyli, jak to wyglądało. Ale na tamtym filmie też podniosłem taki argument, o którym warto porozmawiać. Powiedziałem tam, że ten rower wyszedł 2 razy taniej niż fabryczne rowery elektryczne i zostałem wypunktowany w komentarzach, że ja porównuję tego starego BMC, bo to jest rama z 2012 roku i porównuję go do nowych rowerów fabrycznych elektrycznych. Wiecie, o co chodzi. I to prawda. Nie powinienem w ten sposób go porównywać, dlatego myślę o nagraniu odcinka, w którym chcę to troszeczkę sprostować. Ponieważ na rynku zaczynają pojawiać się używane fabryczne rowery elektryczne, takie powiedzmy 3-letnie, i to jest dobra konkurencja dla takiej konwersji jak ta. Czy czas opłacalności budowania konwersji już się skończył? Śmiem twierdzić, że nie, ale rozszerzenie tego tematu przedstawię w kolejnym odcinku. Więc zachęcam do subskrypcji tego kanału, ponieważ poza budowaniem rowerów elektrycznych, no w tym roku będzie się tu trochę działo. Ja w głowie mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo planów, jak zwykle zresztą. I myślę, że warto będzie obserwować, co tu się będzie działo. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.